A dzisiaj gra w życie. Stworzony w 1970 roku automat komórkowy, który generuje za pomocą dosłownie kilku prostych reguł bardzo ciekawe, ewoluujące struktury. Zobaczcie sami, zapraszam. Przeczytajcie sobie na początku o grze w życie, choćby na Wikipedii jest to bardzo fajnie zrobione. Akcja dzieje się na płaszczyźnie podzielonej na komórki, a po prostu sąsiadujące kwadraty. John Conway, matematyk brytyjski, wymyślił coś takiego, że niektóre komórki będą żywe, inne będą martwe i nasz, nasza gra będzie się posuwała w takich kolejnych krokach, w którym w jednym kroku będziemy analizowali, kto żyje, kto jest martwy, i kto w następnym kroku będzie ożywiony lub uśmiercony która komórka. I to wszystko będzie podlegało bardzo prostej zasadzie, prostym dwóm regułom. Przeczytajmy sobie o tych regułach. O, popatrzcie. Reguły gry według Conway'a. Martwa komórka, która ma dokładnie trzech żywych sąsiadów, staje się żywa w następnej jednostce czasu. Czyli przechodzimy do tego następnego etapu gry, tak to nazwijmy. I wtedy martwe komórki z trzema żywymi sąsiadami stają się ożywione. Ale to nie wszystko, bo na te żywe komórki, które mają dwóch lub trzech sąsiadów nie zmieniają się, ale wszystkie inne, żywe, z inną ilością sąsiadów uśmiercone są. Czyli albo z samotności, albo z zatłoczenia giną. Mówiąc krótko, komórka ma jednego sąsiada albo wcale umiera. Ma czterech lub więcej, umiera. Sąsiad to jest komórka, która jest na styku bądź na skosie zaraz najbliżej tej komórki, którą badamy. I tu ważne, to nie jest tak, że biorę jedną komórkę, sprawdzam ile ma sąsiadów i ją ożywię albo uśmiercam i potem biorę następną i sprawdzam w porównaniu do tej wcześniejszej, już zmienionej. Nie, nie. Badam wszystkie, ustalam, czy w następnym kroku mam ją uśmiercić czy ożywić na podstawie tego, jak jest teraz. Okay? I w następnym kroku naraz wszystkim, które miały się ożywić, ożywają, które miały umrzeć, umierają. A badanie, która ma umrzeć lub pożyć, robię na niezmiennym obecnym stanie, jakimś kroku. Co umieszczam na tej płaszczyźnie? No właśnie takie kilka, czy kilkadziesiąt, kilkaset, to właśnie cała zabawa tutaj, symulatory całe powstają. Z jakich to kształtów, które tworzą żywe komórki, będzie tu następowała ta ewolucja. Co tu będzie w następnych krokach naszej gry powstawało. Dobra. Jeszcze tylko powiem o jednym. Te różne kształty początkowe mogą na drodze ewolucji różnie się zachowywać, ale wyszczególniono kilka ciekawych zachowań. Otóż mamy coś takiego jak kształty niezmienne. To znaczy, że jeżeli taki na przykład kształt mamy tutaj, taki dosłownie z czterech komórek kwadrat, okazuje się, że on w następnym kroku nic się nie zmienia, cały czas jest taki sam, no bo martwe komórki dookoła mają za mało sąsiadów, żeby ożyć, bo nigdzie tu nie ma trzech. A znowuż te żywe mają dokładnie trzech. Każda z nich ma dokładnie trzech sąsiadów. Więc też nie jest w stanie zmienić swojego stanu życia i śmierci. No więc taki blok będzie trwał niezmiennie. I tu są jeszcze inne przykładowe. Mamy też oscylatory, czyli takie struktury, które gdzieś cyklicznie przyjmują kilka możliwych kształtów, ale one się tak cyklicznie powtarzają, tak jakby oscylują w ramach pewnego zakresu. Stałych kroków. No i tutaj już inne, poczytajcie sobie. Ja Wam zaprezentuję statki, bo bardzo mi się podobają. Takie przesuwające się komórki żywe, które sprawiają wrażenie, że w nieustannie jakiś stateczek w nieskończoność przesuwa się po tej płaszczyźnie. No, to nie wrażenie. Tak, tak by było, gdyby płaszczyzna była nieskończona. I działa Wam też, pokażę. Działa to takie struktury. O tu macie też przykład, które będą w nies nieskończoność. Wypluwać jakieś statki. Same będą tutaj ewoluować z każdym krokiem, ale ciągle będą coś z siebie wystrzeliwywać. No i tu jeszcze są różne inne struktury, zresztą za chwilę to zobaczycie. A zaczniemy nie od kodu, tylko od pobawienia się już gotowym produktem, żebyśmy później patrząc na kod mieli jakieś odniesienie do tego, co my tu w zasadzie robimy. Moje komóreczki, mojej płaszczyzny nie należą do dużych, ale to dlatego, że chciałem sobie zapewnić, Większą przestrzeń, by obserwować takie dalsze zmiany. I też stworzyłem tutaj taki preloader. Jak się wciśnie klawisze 1, 2, albo 3, albo 4, to mam jakieś kształty początkowe. No, nie chcę mi się tu za każdym razem klikać, ale jak ktoś chce, to patrzcie, można sobie jakąś figurkę tu wyklikać w komóreczkach. O, e, widać. I później rozpocząć strzałkami klawiatury, e, życie. No dobrze, ale my zacznijmy od wyczyszczenia. I przygotowania jakichś dwóch początkowych struktur. Patrzcie, tu mam jedną z skopiowanych z Wikipedii, bo co będę wymyślał, to nie takie proste. A tu drugą, i to są, uwaga, domyślcie się. Zaczynamy. Jak raz wcisnę przycisk do góry, up, strzałkę, to jest następny krok operacji, ale mogę sobie przytrzymać drugi przycisk pod strzałką down. No, zrobiłem tą do dołu i o. Haha, mam płynnie. Kolejne elementy takie klatki się tu generują i widzimy, że te dwie struktury są jak stateczek, niezmiennie powtarzając się jakby kilka takich swoich mają faz, gdzieś tam uciekły. o tamta gdzieś odleciała w kosmos, a ta sobie leci tutaj dalej i dalej i dalej. I tak będzie cały czas, ona nigdy nie zniknie, jeżeli płaszczyzna się nie skończy. Drugi przykład, który wam przygotowałem, troszeczkę malutki, ale widać. O zobaczcie, tak na spidzie. O. Rozwiał się rozwiał rozwiał i stał się niezmienny. Wyewoluował w coś, co już jest. Nic tu nie mogę zrobić. Jeszcze raz, patrzcie. Tak powoli. Bum. Nie? Tu kolejny etap. Te, które miały umrzeć, umarły, ożyć, ożyły. Bum, wszystkie naraz zmieniły stan. Teraz jest analiza, który ma ożyć, który umrzeć. Bum, zmieniają stan. I tych stanów tu trochę jest, ładnie się to rozwija, aż w końcu, o, widzicie, stają się takie niezmienne. Tutaj też ciekawy przykład przygotowałem. Bardzo krótki, ale o, tu będzie już widać pewną zmianę, uwaga, i co się stało, i przeszliśmy w oscylator. Cztery oscylatory się zrobiły. Czyli ile by to już nie trwało, będą ciągle na zmianę te komórki, tak mrygać. Te są żywe, ta w środku przeżyła, te u góry na dole poumierały, te po bokach się pojawiły i odwrotnie o i tak w kółko. Oscylator. Tutaj mamy, nie wiem co mamy, zaraz odpalę, zobaczymy dokąd to zmierza, bo zapomniałem. A, to jest chyba taka struktura. O, właśnie, to jest struktura niestała. Ewoluuje, 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 żyje, bierze i w końcu owieźnie umrze, no i tyle. Ale to też ciekawe, nie? Ta struktura też zrobiłem ciekawie. To oczywiście można było gdzieś w innym miejscu. To tak sobie załadowałem akurat tutaj. Co więcej, zaprogramowałem nawet mechanikę, że można sobie jakąś strukturę zrobić i zapamiętać, zapisać jakąś fajną strukturę. Zobaczycie zresztą później. Popatrzcie. O. Ta struktura, o to takie dłuższe chyba było. Gdzie mi tu ewoluuje, coś już prawie zginęło, ale nie, dalej się rozwija, ale długa jakaś. Coś tu z niej wy, wy, wyjdzie w końcu. Co ona tutaj produkuje dla mnie? To są takie dymki w końcu, tu coś tętni życiem, buzuje jak jakieś, jakieś opary. O, i chyba w końcu zamieni się w części stałe i oscylatory. Jakaś piękna struktura powstała, taka symetryczna. To teraz ten przykład. O, tutaj to sobie poczekamy naprawdę. Ale ten przykład mi się spodobał z tego względu, że no właśnie. Zupełnie przypadkowy, niesymetryczny, chaotyczny. Już tu się wydawało, że znika, a patrzcie, co tu się zaraz jeszcze odzieje. Nie zliczałem kroków, ale to też jest jeden z elementów, który ciekawi różnych studentów i badaczy. I próbują jeszcze sprawdzić, w ilu krokach się to wszystko zadzieje, bo to też tam jest taki ciekawy wątek. W ogóle szuka się tu różnych jakichś takich kształtów początkowych, które coś zagwarantują. Nie wiem, powstawanie. O, widzicie, powstały trzy statki, na przykład właśnie, powstawanie statków. Inne tutaj struktury wewnątrz jeszcze buzują, trochę dogorywają, część przeszła w oscylatory, a statki trzy poleciały w kosmos. Gdzieś tam polecą. U mnie się zatrzymują, dlatego że to jest moja krawędź płaszczyzny. No nie mam nieskończonej płaszczyzny i ten statek tak normalnie powinien lecieć dalej, ale u mnie, o tu widzicie, na tych krawędziach i tu z lewej te stateczki tam uderzyły w barierkę. Ale to nie koniec. Patrzcie, tu jeszcze pufuje wszystko. O i dopiero zamarło. Został jeden oscylator i trzy statki poleciały w nieskończoność. Jeden tu, drugi tam, trzeci do dołu. To jeszcze jeden przykład. To ten był przed chwilą. O, ten mi się bardzo podoba. Ósmego nie mam. O, widzicie, pojawił się. Nie mam szablonu przypisanego pod klawisz 8. Mam od 1 do 0 pod klawiszami możliwość załadowania szablonów sobie. No, żeby na przykład na lekcji się nie męczyć, od razu coś wgrać, pokazać. Dobra. Ta konstrukcja, nie wiem na kto na to wpadł, wygląda tak jakoś głupio, ale patrzcie, co ona robi. I ona tak już będzie w nieskończoność tutaj coś krąży od tutaj tych lewego i prawego końca i w nieskończoność produkuje statki. I to wszystkie pędzą w tę samą stronę i to w tej samej cyklicznie jakby takiej odległości od siebie. Wszystko tu jest zapętlone. To taki w pewnym sensie oscylator, ale nie do końca, bo coś tu wyprodukowuje, wypączkowują statki z tej struktury. Mówimy na to działo po prostu. Leci sobie takie działo i gdzieś tam ginie. Fajne, co? Tutaj na dole nie ma krawędzi, bo tam płaszczyzna jest trochę w dół, dlatego widzicie, że znikają, chociaż gdzieś pewnie tam w końcu uderzają o krawędź i już nie mają jak się rozwijać, mutować i przesuwać. No cóż, tak to wygląda, ale teraz spróbujemy sobie to odtworzyć. Jak to się ma do SFML-a? Otóż wykorzystujemy tutaj tylko i wyłącznie bardzo proste. Bardzo prościutkie figury, które SFML nam dostarcza. Zaczniemy od prostokątów. A jak już omówimy cały projekt tej SFML-owej gry o życie, to później sobie jeszcze o kilku prostych powiemy. I to będzie pierwszy przykład, i równocześnie nauka, co tam w tym SFML-u jest, co on nam tutaj dostarcza. No to przejdźmy do tego kodu. Zacznę może od wejścia jeszcze raz do naszej klasy app, tej, która nie jest SFML-owa, ale jest moją taką klasą, która aplikację będzie reprezentować i przechowywać różne ciekawe elementa, które mi się tu przydadzą, a które te elementy już są z sfml jak chociażby to okno główne, wspominałem ostatnio. Pokazywałem Wam tutaj kilka struktur, które przechowują, a to jakieś stany przycisków, w zasadzie nie struktur, map tylko. Czy, czy pozwalają przypisać jakąś lambdę, do przycisku klawiatury, który później ta moja klasa w tym oknie głównym kontroluje i uruchamia, jeżeli sobie coś stworzymy. Też różne metody tutaj były, różne obsługi wydarzeń, takie moje opakowania na SFML-owe metody i różne zdarzenia, ale troszkę pozmieniałem nazwy, żeby były takie, wydaje mi się bardziej czytelne. Możecie sobie już tutaj te nazwy pooglądać, zapauzować, przeczytać wraz z komentarzem. Wydaje mi się, że będziemy się tym posługiwać tyle razy, że w pewnym momencie już nie będzie trzeba się do tego odwoływać i przypominać, co to robiło. Już gdzieś to się utrwali, postaram się już tych nazw nie zmieniać. Wydaje mi się, że teraz są takie bardziej intuicyjne, więc mamy tu różne wydarzenia sprawdzające, czy przyciski się wcisnęły, czy są wciąż wciśnięte. O, tu jest taka, jest still mouse pressed na przykład. Nie, to oczywiście tu mam tylko nagłówki, ciało jest w APPCPP będę za każdym razem umieszczał wszystkie pliki danego odcinka w takiej małej paczuszce i te paczuszkowe pliczki będą dostępne na naszym kanale społecznościowym na Discordzie w takim kanale materiały. Zatem to sobie przejrzyjcie, zanim będziemy się tutaj bawić w analizę. Jak to można zrobić, jak tutaj wykorzystać SFML-a. Przyjrzyjcie sobie te nazwy, żeby później było Wam troszeczkę łatwiej, widząc później te metody w użyciu, jakoś odwoływać się. Aha, co ten gość tu zrobił? A dobra, to zrobił. OK, super, dobra, rozumiemy. No i jeszcze co? Tutaj te tulsy, to przypomnę, że tu mieliśmy funkcje, które coś tam ułatwiają. Ja tu mam takie funkcje, które na przykład coś losują i to tak sprytnie losują, żebym miał y, łatwość generowania pewnych randomowych parametrów obiektów, na przykład kolory, jakieś wielkości, y, jakieś wartości między 0-1, jeżeli będę jakiś procent chciał czegoś, czyli takich kilka. Losowych mechanik, które gdzieś z definicji oddadzą mi wyniki jakieś oczekiwane, żebym później nie musiał się pluć i za każdym razem wymyślać tutaj jakiegoś dystrybutora liczby losowej, czy czegoś w tym stylu. Więc krótko trochę takich narzędzi. O tu macie na przykład funkcję, która odlicza mi, obliczam między dwoma punktami. Wektor 2F to jest tak naprawdę para XY, flow, dwa floaty, które SFML traktuje jako wierzchołek, taki punkt. Może to być położenie punktu na właśnie naszej scenie. Może to być w przypadku dwóch punktów potraktowane właśnie jako jakiś odcinek i tutaj sobie liczy odległość. No ogólnie jest to taka para float float, x y. No i tutaj mamy wektor 2F, mamy typ wektor 2I, to by były też para, ale nie floatów tylko intów i tak dalej. Zresztą jak będziemy już kod oglądać taki konkretnie Linia po linii, co tam zrobiłem, żeby nasz Game of Life działał, to będziemy też sobie powolutku omawiali te typy. Kolor, sfmlowa, reprezentacja trzech barw, red, green, blue i tak dalej. Zatem te Tulsy to jest też moje takie opakowanie, które gdzieś tam wykorzystuję, żeby później ten kod był troszkę bardziej mniejszy, ale dzięki nazwie metod też czytelny. No i co? Pozostaje nam. Przejść do pliku. Wszystko, co dotyczy samego Game of Life wraz z główną pętlą, będzie w 001 CPP. Nie rozbijam rozbite nagłówki, tylko do aplikacji głównej, jakieś narzędzia i to wszystko, ewentualnie jakieś parę zmiennych konfiguracyjnych. A tutaj mamy całość, która wystarczy, by to, co przed chwilą w 2D widzieliście, odpaliło się i działało. No to co? Tak od góry chyba zaczniemy sobie ten plik omawiać. Tak najprościej będzie. I przy okazji poznawać te kolejne cechy, klasy, metody SFML-a. W pliku 001 CPP i nie tylko znajdziecie, jak zawsze, sporo komentarzy, którymi próbuję trochę wyjaśnić, co do czego służy, tak aby trochę mniej gadać na odcinku. Skupię się głównie na tym, co ściśle dotyczy SFML-a, i trochę rzadziej na tym, co jakoś organizuje cały ten nasz programik. No więc nie omawiam bibliotek, wiadomo co to. Using namespace, lubię używać, więc sobie ułatwiam. No i cóż, trochę stałych. Kolory, kolory tła, kolory komóreki żywej, martwej, rozmiar tej całej płaszczyzny, czyli ile będzie tych komórek w osi X, ile w Y. Co tutaj mamy? Wielkość komórki, która będzie tłem, jakby tym takim kwadratem pod komórkami. Dlaczego tak, to później wam powiem. Tutaj mamy wielkość tych komórek, które będą żywe martwe. Więc krótko, będę miał trzy prostokąty. Jeden prostokąt będzie robił za tło i jest mi potrzebny, bo będzie takim miejscem, gdzie będę sprawdzał, czy myszka jak kliknie gdzieś, to czy przypadkiem nie będzie w środku jakiegoś konkretnego prostokącika. Jeżeli tak, no to już wtedy będę znał jego wymiary, jego pozycję XY, bo sobie tam odpowiednio obliczę i dzięki temu będę wiedział, którą komórkę, która znowuż jest taką samą pozycją, jakby obnumerowana, czy ją ożywić, czy nie. Mógłbym też to ominąć, ale celowo to zrobiłem po to, by wam pokazać, że czasami mogę mieć taki bayer, że mam jakieś elementy, które są tylko wyświetlone, a w tle Mogę mieć takie niepokazane, ale obecne, istniejące prostokątne, które mi robią takie sektory. Jak gdzieś klikam, to mogę sprawdzać, w który sektor kliknąłem. Czyli tutaj, jakby, sprzedaję Wam taki jeden z wielu możliwych pomysłów na wykrywanie, gdzie klikam i w co klikam. Nie? Pamiętacie, jak to uruchomiłem i tam sobie klikałem, to albo ożywiałem komórkę, albo ją zabijałem, jak była żywa. Zatem tutaj będę miał rozmiary tych kwadracików. To jest wszystko na kwadratach, dlatego jeden wymiar. Szerokość boku. No i tutaj y, będzie o właśnie zmienna SfMLowa y, typu, który dostarcza SFML właśnie wektor, czyli ta para taka XY. No i tu będziemy mieli od jakiego punkciku się zaczyna rysowanie tej płaszczyzny. W tym wypadku będzie to punkcik 20 20. Tu może warto coś powiedzieć o tym, jak widzi scenę 2D SFML. A widzi ją mniej więcej tak. Czy to będzie cały ekran, czy to będzie jakaś figura na ekranie. Zawsze myślimy w kategoriach lewy górny róg i początek układu to 0,0, czyli jak tu jest lewy górny róg, o tu, tu, to tu ma współrzędne to coś 0,0 i wtedy x -y narastają, tu jest powiedzmy tam 100, 200 i tak dalej. A y, uwaga, też narastają, ale jakby właśnie do dołu. Czyli tu jest 100, 200 i tak dalej. A tu będzie minus 100, czyli akurat y jest taki odwrócony. I teraz w przypadku figur, na przykład jakiś prostokąt czy, czy, czy kwadrat, wszystko jest podobnie. Znaczy, zawsze lewy górny róg to jest ten początek, tak jakby taki punkt zaczepienia w tej figurze. Dlatego, że można figurę opisać względem okna głównego i wtedy miałaby na przykład pozycję, nie wiem, tutaj 800, prawda i y by był, nie wiem, 300 i wtedy figura tutaj się zaczyna, ale patrząc lokalnie na figurę, czyli tylko na wymiary w ramach figury, no to to jest wtedy punkt 0,0, czyli lokalnie punkt 0,0, globalnie no to jest jakieś położenie. No i tu warto jeszcze wspomnieć, że każdą figurę w SFML-u i to jest własność matematyczna w sumie, nie, nie SFML-owa, da się opisać kwadratem, znaczy wpisać w kwadrat, tak, nie wiem, kółko, proszę bardzo, tu jakiś Kwadrat dookoła, tak? Trójkąt też nie ma problemu, opiszemy jakimś kwadratem. Mówiąc krótko, wszystko się da zamknąć w jakimś prostokącie bądź kwadracie, i właśnie o, zawsze ten lewy górny róg to jest 00 lokalnie. Czyli punkt zaczepienia, lewy górny róg 00. Mała uwaga, jeżeli mam figurę, punkt zaczepienia jest tu i chcę przesunąć figurę w ten punkt, to znaczy, że ten punkt wyląduje tutaj. I mój prostokąt byłby tak. A jeżeli przesunę wewnętrznie, tak lokalnie, ten punkt, na przykład stąd, o tu, i chcę przesunąć moją figurę tu, to też przesunę punkt w punkt, tyle tylko, że wtedy ta figura w ten sposób się zakotwiczy. I to jest taka ogólna własność w SFML-u, jeśli chodzi o te wymiary, przesuwanie i ten punkt zaczepienia. Warto to pamiętać. I tutaj tworzymy klasa komórka dziedziczy z. Rectangle Shape, czyli z pierwszej takiej podstawowej figury, którą poznajemy, figura po prostu prostokąt. Wszystko dziedziczę tak, jak leci, zatem poza tym, tymi kilkoma cechami, które tu nadam, to są te dodatkowe cechy, które mi pozwolą określić, czy ten prostokącik, czyli ta moja komórka w Game of Life, no żyje, czy nie, czy jest martwa. Tu mam kilka takich własności, które pozwalają mi określić tą martwotę lub życie. I określić, czy w następnym kroku zabić, czy nie zabić. Takich kilka zmiennych, które później gdzieś tam w metodach zobaczycie. Nie tłumaczę wszystkiego linia po linii, tak już ojej ojej, gdyż możecie sobie sami przeczytać kod. Czytanie kodu ze, zrozumie ze zrozumieniem też jest elementem pewnej edukacji i zakładam, że już to potrafimy wszyscy, więc aż tak głęboko nie tłumaczę. Konstruktor, taki bez żadnych argumentów i taki, który jest z jednym argumentem, który określa wielkość prostokąta, w tym wypadku komórki I tutaj wprost odpalam konstruktory z klasy, po której dziedziczę, czyli tak naprawdę jak użyję cell w tych dwóch wersjach, to tak jakbym rectangle shape użył, także możecie sobie wręcz myśląc cell, myśleć rectangle shape, bo tu jest takie dziedziczenie o wszystko co było, bierzemy i ładnie leci. No i trochę metod, ożywianie komórki, zobaczcie tutaj ko zmieniam właśnie ten stan własności life na prawdziwy i po to mi to było potrzebne. Czy chociażby używam, i to już są SFML-owe metody, zmianę kolorów, zmianę ramki. Te dźwięki to moje szynszyle. Nie będę ich tłuk. Nie zrozumieją mnie. I będą tu sobie biegać i szeleścić. Musicie mi to wybaczyć. I na pewno was to nie będzie rozpraszać, tak jak mnie. Mogę też określić ramkę. Taką ramkę. Tutaj widzicie? O tym to jest kolor tej ramki, a to jest grubość tej ramki. O, taka otulinka, żeby te komórki się nie zlały w jedną kolorową masę. No i co? Uczyń komórkę martwą, niech będzie tutaj fałsz, zmień kolory. Stwórz, zbuduj martwą komórkę pierwszy raz, czyli określ jakąś tam, jakiś rozmiar. Tutaj ustaw punkt początkowy w tej komórce. I tu tak naprawdę domyślnie jest 00, ale to powtórzyłem, żeby pokazać tę metodę, jak zmienić punkt początkowy. 00 nie na planszy na całym ekranie, tylko 00 lokalnie, czyli lewy górny róg. O dokładnie domyślnie i tak, tu jest 00, ale zapisałem, żebyście poznawali. Set Origin jest wprost z Rectangle Shape'a. To nie jest moja metoda. Moja to są tutaj wymyślone dodatkowe. OK. Set dead no to domyślamy się, uśmierć komórkę. To budowanie komórek to jest po prostu po to, że jeżeli ja sobie potem stworzę wektor takich komórek, to one już są utworzone, ale jeszcze nie są skonfigurowane. Tak? Czyli później BoiledEd tylko dokonfigurowuje je, czyli tym wszystkim jeszcze nieokreślonym na przykład co do wielkości komórkom, czytaj prostokątom, nada wielkość, zmieni punkt położenia, Zaczepienia, przepraszam, zaczepienia, albo nada flagę, umrzy i ustawi kolory. To będzie komórka taka martwa, to będzie ta pierwsza domyślna, czyli ta cała plansza zapełni się na początku martwymi komórkami. Tutaj będziemy mieli inną metodę, i to jest takie trochę moje nadużycie, bo tu też wykorzystam tę klasę Cell do tworzenia komórek, które ani nie są żywe, ani nie są martwe, tylko są tłem. Czyli taki rodzaj trzeci komórki, który nie gra. Nie gra, ale będzie mi potrzebne jako takie tło i on nie ma tutaj istotnego jakiegoś yy, znaczenia, mimo że też odziedziczy tutaj tą life i Next. To jest takie nadużycie. Powinienem tak naprawdę zrobić tu drugą komórkę, która jest po prostu nim background, ok? I nie mieszać tego z Cell, bo w tym momencie będzie to takie trochę nadużycie, ale rozbijcie to sobie już samodzielnie. Ja o tym uczciwie informuję. W praktyce. Musiałbym robić nową klasę i tak dalej, a chciałem po prostu wykorzystać już istniejącą klasę i tylko stworzyć taką komórkę, która ma trochę inny kolor, trochę inną grubość, kształt i tak dalej, a będzie takim tłem. Ale będzie dokładnie tak samo ułożona jak te prawdziwe komórki, tylko trochę od niej większa, takiej koszyczki. Trochę z wizualnego powodu, żeby było ładniej, a po drugie to właśnie na podstawie tych koszyczków badam kliknięcia. Dlaczego? Tłumaczę się. A zaraz wam pokażę, dlaczego tak sobie to rozwiązałem. Zresztą w następnym odcinku też wam coś pokażę, jak można zrobić pewne wizualizacje, gdzie jest wiele obiektów, ale tak naprawdę tylko jeden w pamięci będzie siedział. Ale to w przyszłości. Na razie robimy takie najprostsze, wręcz imperatywne rozwiązania. Takie pierwsze, które przychodzą do głowy. Nie zawsze optymalizowane. Otóż jak podzieliłem sobie tą planszę na te... O, o tu mi wyszedł taki słaby kwadrat. Jak podzieliłem sobie planszę na te kwadraty... O... To zauważcie, że moje komórki są troszeczkę takie, te żywe i martwe, takie trochę mniejsze. I teraz chodzi o to, że jak ja sobie myszką klikam, to nie chcę klikać w tą małą, bo jakbym na przykład kliknął gdzieś tutaj, to by się nic nie działo. Ja sobie klikam w te obszary takie. Czyli mam duży obszar do kliknięcia, mimo że komórka jest mniejsza. Mogę nawet mieć coś takiego, że to jest obszar duży, a tu taka mała komóreczka by była. I kiedy ja chcę ją uśmiercić albo ożywić, to nie muszę w nią bezpośrednio kliknąć, bo ona może być bardzo mała na ekranie wizualnie. Tylko chciałbym w ten większy obszar sobie kliknąć. Tutaj dowolnie gdzieś tu, 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 nieważne, gdzieś tu, a ona i tak będzie wiedziała, że o nią chodzi. W związku z tym właśnie dlatego mam takie jakby trzy kwadraty, wszystkie są klasy cell, że mam jeden duży a potem jeden w środku. Przy czym w zasadzie to dwa kwadraciki, tylko że ten w środku może mieć stan żywy lub martwy. Nie. O. Zresztą zaraz zobaczycie te wektory, gdzie to wszystko tam wpakujemy. Uj, na Zatem ten build square zamieni moją istniejącą komórkę na taką, która będzie tą komórką tła. Tutaj sobie zaczynam pozycjonować takie kolejne komórki, gdzie tu mam właśnie XY, To jest pozycja. Tej komórki na ekranie i te pozycje wyliczam właśnie dzięki znajomości, jak szeroka jest ta komórka tła. Square size, pamiętacie? Tutaj w tych stałych było. O, tutaj, czyli komórka tła ma 12 pikseli. No i teraz dzięki temu wszystkie kolejne komórki łatwo sobie obliczę, gdzie mam je na ekranie umieścić, bo ta komórka pierwsza o. Tak, bo one siedzą w takiej tablicy. Ta pierwsza, która ma indeks 0,0 będzie zaczynała się, przyczepiała się do tła w punkcie na ekranie 0,0. Następna przesunie się o szerokość, o swoją własną szerokość i tak będę je budował. Tak jak ładnie widzieliście, już ta plansza gotowa, taką szachownicę, czy kratę w zasadzie, nie szachownicę, utworzona, zbudowana, no i to tak tu się właśnie dzieje. No takie dosyć proste. Nie, pozycja... X to jest pozycja tej szachownicy w tej kratownicy pomnożona przez szerokość długość tego boku kwadratu, żeby odpowiednią pozycję przyjąć. No i taka cała filozofia. A tutaj metoda, która nie tło, ale te komórki żywe lub martwe umiejscowi i troszeczkę je przesuwa względem tego, tej komórki pod spodem, tej która tylko robi za tło. Troszkę ją przesuwa, tak żeby ładnie to wyglądało. Zresztą możemy zrobić mały eksperyment. Weźmy tu sobie na chwilkę, powiększmy tę komórkę. Tak, o, zamiast 12 zróbmy 32, a tu 20, a za chwilę to oddam. Jakbyśmy takie coś skompilowali, moi drodzy, wtedy będzie bardzo wyraźnie widać o co mi chodziło. Tak jest, już się u mnie pojawiło. Zobaczcie, tu takie wielgaśne komurachy się teraz pojawiły. No, tu się jeszcze coś. O, już powinno wskoczyć. Zobaczcie. O, tutaj są takie właśnie. I teraz widzicie, że komórka ożywająca jest trochę mniejsza niż ta, która ją otacza. Nie, ta ją otaczająca jest większa, ale to dzięki temu nie muszę kliknąć wprost w to. Mogę tam gdzieś obok kliknąć niedokładnie, nie a i tak on się kapnie i domyśli. Dlatego tak z takich przyczyn wygody klikania troszeczkę to w ten sposób rozwiązałem. No dobrze, to patrzmy dalej. I ostatnia metoda, Toggle Cell Life. Jak była żywa, to ją śmiercę. Jak komórka nie była żywa, to ją żywię. Nie wnikam, jaka była, sprawdzam i tak to te klikanie, właśnie jak klikałem, to ona się robiła albo martwa, albo żywa. Tak, na zmianę, no to, to to będzie mi to załatwiało. No dobra, to teraz następna klasa. Klasa, która reprezentuje moją grę. Ponieważ jest jedna gra o życie, więc tą klasę tutaj wprawdzie zrobiłem. Ja lubię tak sobie coś opakować klasą. No taki. Dla mnie to jest takie fajne. A tu sobie potem to inline ałem. Normalnie to, to powinno być na nagłówku i w ogóle, a tu wszystko jest w jednym pliku, ale chciałbym docelowo, żeby moja y, była tylko jedna taka zmienna, goal, Game of Life, która reprezentuje moją grę o życie. Tak więc, tak, chcę, żeby to i tak była tylko jedna instancja. Mogę sobie stworzyć następna, ale to ta jedna widoczna wszędzie jest dla mnie ważna. I tu mówię, to też inline jest tutaj w zasadzie nadużyciem, mogłoby tego nie być. No to i tak jest tylko jeden plik cpp, tu nagłówków żadnych nie mam, ale nie szkodzi. Niech tak już zostanie. Sam fakt inline'a to bardziej pewna sugestia niż, niż tutaj użycie go. Użycie go jest niepotrzebne. Ale okej, okay, niech zostanie. No to co? Klasa Game of Life, czyli taki woreczek opakowujący różne jakieś tutaj wektory, które będą przechowywały to tło, wektory, które będą przechowywały te komórki. Zwróćcie uwagę i tu i tu tak naprawdę jest to ta klasa cell. OK? Mówię, tu jest to drobne nadużycie, bo tło to są komórki, które nie muszą być ani żywe, ani martwe, więc te metody są tam zbędne. No, ale bez przesady. Są, wcale nie muszę użyć. Niech już tak zostaje. Chodzi mi bardziej o tą realizację. Zobaczcie. Prosto wykorzystując C, możemy sobie zaprojektować taką grę o życie i ją zwizualizować. No więc co? Mamy tu wektor. W którym jest wektor? Czyli wektor wektorów, po prostu tablica dwuwymiarowa. Nie użyłem Array'a, gdyż u mnie przy Array wyskakuje jakiś błąd poważny plików NVD. Sterowniki są jakieś niezafajne i na użyciu, przy użyciu Array nie, nie może tego wyświetlić. Nie wiem o co chodzi. Nie jest to jakiś błąd składniowy czy coś, tylko gdzieś tam w necie szukałem, że jest to coś problem ze sterownikami. Ale na wektora chodziło. Nie ma problemu. Dziwne. Nie wnikam. Nie wiem, co jest przyczyną. Yy, zostawiam. Nie robię tego na tablicy. Zresztą w tym wypadku nie ma to większego znaczenia. Nie będę resajzował tych wektorów później w trakcie czy coś, więc będą się zachować w zasadzie jak tablica. Ok. Zatem będę miał dwie tablice. Jedna dwuwymiarowa z tym tłem i to tło będzie mi pomagało określać, gdzie kliknąłem myszką, w jaki x, y położenie. A jak już poznam położenie x, y, to będę mógł się odnieść do położeń x, y już tych komórek, które żyją i je tam ożywić albo nie ożywić. Zatem po prostu dwa kontenery na odpowiednie cele, czyli rectangle shape'y tak naprawdę, bo potem po tym sobie dziedziczymy. No i co? Konstruktor. Oto tak już po kolei z grubsza. No co tu robię? Ustawiam sobie, tutaj widzę, tak, wielkość tych wektorów, czyli że background, czyli tutaj ten kontener, będzie miał mieć x square elementów i później przechodząc w te wektory w wektorze, jeszcze określam, że ma mieć y square już konkretnych komórek. No czyli dokładnie tworzę wymiar tego dwuwymiaru, tak? Gdzie tutaj, zobaczcie, w stałych x square miałem 150 Y square, tutaj przywrócimy te mniejsze wartości. Tutaj miałem Y square 100, czyli miałem 150 na 100, po prostu. No i to tutaj się w tym całym konstruktorze gry zaczyna tworzyć. Na razie te wszystkie cele będą takie puste, takie nieokreślone, bez koloru, bez flagi, czy ona żyje, czy nie. Od takie tam obiekty po prostu będzie sobie po kolei w pętelce program tworzył. OK? Także i background, i komóreczki utworzone. Tyle, ile trzeba. 150 razy 100, po 1500 sporo nie? na taki kontener. No i teraz sobie już tu przez to przechodzę, też ustawiam, o w tym miejscu, przepraszam, tu sobie już przechodzę i co ustawiam? A no właśnie wykorzystuję sobie te metody. Tutaj sobie buduję te komóreczki, które mają być tym tłem. Zbuduj ten kwadrat tła, płapuć square, tak jest. Jeszcze tu background powinienem dodać dla czytelności pewnie, ale niech zostanie tutaj jest background, nie będziemy powielać słów. Tu mam set position square, to właśnie ta metoda, co patrzy na pozycję XY i na tej podstawie odpowiednio na ekranie przesuwa, umieszcza, żeby się te rządki kolejne budowały. I uwaga, komórki znowuż wszystkie na początku tworzę jako martwe. I też umiejscawiam w ich właściwym. Położeniu, we właściwym dla nich położeniu. Set position cell. Ok. No co, metoda, która rysuje. Tak, przy okazji tutaj właśnie, o przypominam, tak, tutaj jesteśmy w pętli, teraz musimy to wszystko narysować. Czyli jak już mamy te tło. Czyli ten wektor wektorów, który składa się z tych iluś tam komórek tła. To teraz każdą będę chciał rysować. No więc stwórzmy tu sobie metodę, narysuj te teraz te tło. I popatrzcie, tu się odwołuje właśnie do tego globalnego obiektu app, do tej mojej całej aplikacji, która ma w sobie to okienko przechowane w. I w tym w, w jest klasy render window, Popatrzcie, to jest to okno moje główne. Ono jest tutaj. Hmm. Ono się tu ładnie konfiguruje na początku. Zobaczcie, to jest w konstruktorze mojej całej aplikacji. Tutaj tworzę je, czy nie aktywnym. Definiuję, czy przycisk ma się powtarzać, czy nie, jak go trzymam. Ustawiam limit klatek, synchronizację. Ustawiam, gdzie na ekranie monitora ma się znajdować. To jest u mnie lewy górny róg monitora, na samej górze w rogu będzie. No i trochę ustawień do kamery, do tego jeszcze kiedyś wrócimy. Więc krótko, tutaj miałem to przygotowanie okna W i tu właśnie teraz do tego W się odwołuję. Tego już przygotowanego, całego tego środowiska 2D. No i mówię temu oknu, słuchaj, rysuj mi tu, co? No muszę podać tę komórkę cell. Ponieważ cell dziedziczy po rectangle shape, sprytny C++ domyśli się, żeby to wyświetlić tak, jakby to był rectangle shape, więc on nie ma problemu z tym, bo wszystko co miał rectangle shape, a on się daje rysować, odziedziczył mój cell i też się da narysować. Więc ja sobie po prostu przechodzę przez ten wektor. Celowo tu rozbiłem to na fory, takie ładne xy, y, żebyśmy widzieli, że tu biorę wiersz, potem lecę po kolumnach i tak po kolei każdy sobie rysuje. To samo robię z tą drugą grupą kontenerów. Tych dwuwymiarowych wektorów, byśmy tak powiedzieli, Draw Cells, tyle tylko, że tutaj nie background, tylko Cells. Tak, pozycja XY rysujemy. Dokładnie to samo się tu dzieje. Reset. Reset będzie metodą, która wszystkie komórki czyści, czyli można powiedzieć, że je uśmierca, wszystko gaśnie. Jak będę chciał wyczyścić moją planszę z tego, co się tam naprodukowało, to będę sobie mógł to tą metodą zrobić. Później będziemy mapować te metody na jakieś przyciski na klawiaturze. No ale tu najpierw trzeba zaprojektować ten taki reset planszy. No to on by był taki, że zobaczcie, idę przez te wszystkie cells, te komórki, żywe lub martwe, i wszystkie uśmiercam. Zatem one zgasną, nie będą zielone. Ok? No a tu mam główny algorytm gry o życie. Tu się realizuje jeden krok, który te reguły życia, tam że... Sąsiadki to trzy to ożywam, jak dwie lub trzy to a jestem żywy, to nie umieram, a jak mam za dużo lub za mało tych żywych dookoła, to, to ginę. Więc te proste reguły, tu to właśnie realizuję. Jak ja to robię? Ano, prosto. Może najpierw szybko narysuję Wam, jaką przyjąłem tutaj logikę. Taką bardzo imperatywną, prostą, najprostszą, wręcz jaka do głowy przychodzi. Algorytm jest mniej więcej taki. Biorę sobie komóreczkę. Weźmy jakąś w środku, będzie wygodniej. I tam miałem taką, taką, taki zbiór par. Minus 1, minus 1, tam jeden, 0 i tak dalej. To są po prostu te jakby współrzędne w tym wektorze wektorów, w tej takiej jakby dwuwymiarowym wektorze. Współrzędne, gdzie muszę sprawdzać. Kolejne współrzędne. Czyli 8 razy muszę coś sprawdzić, nie? Na skos do góry, do góry, na skos w prawo. No, ale tu na lewo. Na prawo, skos na prawo, do dołu, skos na lewo i na lewo. Czyli osiem kierunków. Dobrze mówię? Raz, dwa, trzy, cztery. To tak. Osiem kierunków muszę sprawdzić. To są te sąsiadki wszystkie. No bo muszę sprawdzić, ile tu żyje dookoła, ile nie żyje, by podjąć decyzję, co ja robię z tą komórką, którą badam. No a potem biorę następną komórkę i badam. I następną badam. I tak zbadam wszystkie. Jak wszystkie zbadam, dopiero dokonuję zmiany. Więc to jest takie założenie. Jak widzicie, nie jest jakieś straszne. Tak. A jak już to założenie zrobię, no to wykonuję czyli jak już wszystkie zbadam, to potem wykonuję. No i co? Po kolei tu mam zobaczcie, takie współrzędne, które mówią o tych ośmiu kierunkach. Będę później od mojej współrzędnej XY, w tym w tej tablicy dwumiarowej, no, wektory dwumiarowe. Będę sobie tak właśnie przesuwał się. Nie? W tych współrzędnych. Do góry, do dołu, tego. I tylko muszę sprawdzać, czy poza plansza nie wylazłem, nie? Czy nie sprawdzam na przykład lewy górny róg, no to tam nie ma sąsiada już wyżej, więc to będzie trzeba sprawdzić. No ale ja to sobie tu sprawdzę. No i to jest proste. Przechodzę przez wszystkie te znowu komórki, czy tu w zasadzie współrzędne x, y. No i co robię? Tu patrzę, to jest taka zmienna pomocnicza, która chyba mi tu mówi... Tak, ile będzie żywych sąsiadów? No, i ta pętla for zlicza przechodząc przez o te kolejne elementy. Tu nawet macie sąsiedzi, i ona sobie tutaj bierze najpierw te parametry, sprawdza te parametry, sprawdza, i tak po kolei sobie tutaj o ten for leci przez sąsiadów. Tutaj sobie stosujemy takie rozwinięcie, gdzie te x, to jest minus 1, minus 1 na początku, potem 0, minus 1, i tak dalej, i tak dalej. Ja sobie tych wszystkich ośmiu sąsiadów po kolei zaliczam. Obliczam pozycję, tak po przesunięciu. Tak, biorę tę komórkę, która ma te przesunięte parametry. Sprawdzam tylko wcześniej, czy aby to nie jest gdzieś za ekranem, bo jak nie ma takiej komórki, to kontynuuj. Z tego sąsiada nie sprawdzaj, bo go nie ma. Jak jest, no to sprawdzam. I tu zobaczcie, co mu robię. A no, po prostu na razie sobie tylko patrzę, czy żyje. Jak żyje, to zliczam, ile żyje. No jak już wiem, ile żyje dookoła mojej komórki, no to decyduję. I tu patrzcie, mam tylko dwa testy. Jeżeli martwa i ma trzech sąsiadów żywych, to ożyw. No i patrzcie. Biorę, sprawdzam, czy moja komórka XY, czy ta, którą obecnie badam, o tutaj. I wartość life number jest 3, no to mam jedną z reguł, no to co? Nie zamieniam jej jeszcze, nie ożywiam jej wprost. Ale już mówię, że słuchaj, ona ma ożyć w następnej turze. Przed wy wyrysowaniem następnej tury, a z końcem tej ożyw ją. Ale na razie ją zostawiam. Ok? No i tu sobie robię taką zmienną. Chodzi tam o to, żeby jakaś taka nie powstała pętla nieustannego ożywiania, bo komórka raz ożywiona, ona ciągle będzie, na przykład, komórka martwa może cały czas mi tu dawać odpowiedź taką, a ja nie chcę. Więc jak się tam przeanalizuje, to się okaże, tutaj taka zmienna pomocnicza była potrzebna. Dobra. Ja ją po prostu później będę kontrolował. To jest w tym miejscu niżej, jak wszystko zamieniam. Tu musi być change count. Że jeśli tam jest jeden, to znaczy, że taką jedną zmianę dokonaj. W jednym kroku jedną zmianę, żeby nie następowały takie problemy, które wystąpią, jak to usuniecie. Sprawdźcie, co się stanie. Usuńcie sobie tą zmienną. Nie, nie zapamiętujcie wtedy, gra w życie, nie gra w życie, robi jakieś dziwne rzeczy. Dobra. Może da się to jeszcze jakoś trochę inaczej tu zaprojektować, wtedy można by uniknąć tej zmiennej, No to się bawcie sami. Ogólnie w tym miejscu sprawdzam regułę. Trzech sąsiadów, martwa komórka, ożyw. Tylko tyle. A tu drugi warunek. Jeżeli jest żywa i nie ma dwóch, trzech sąsiadów, to w następnej turze uśmierć. Ok? Tu ją kilni I uwaga, nie sprawdzam, co robić, gdy ma tutaj dwóch lub trzech żywych i sama jest żywa, bo wtedy ma się nie zmieniać. No tak się ma nie zmieniać, to nic z nią nie robię. Więc tu robię tylko test dla tych momentów, kiedy ma się zmienić. OK. No i co? Jak już wszystko ustale w tej pętli, co ma się ożywić, a co nie, no to teraz się zaczyna ta zamiana. Dopiero teraz, bo wcześniej była analiza. Analiza jest dokonywana bez zmiany. Wszystko analizuję sąsiad do sąsiada, bez nic tu jeszcze nie ożywiam, nie uśmiercam. Jak już wszystko przeanalizuję, dopiero uśmiercam lub ożywiam. No i znowu pętla. I tu tylko testuję, o tu była mi ta zmienna potrzebna, żeby tego nie zrobić jakoś za mało lub za dużo razy. I co tu robimy? Sprawdzam, jaki był next. Jeśli next był fałszem, to znaczy uśmierć, jak był to ożyw, zmień wartość live, czyli przy tej zmianie od razu zmień. No i tutaj. Będzie właśnie tak, o, Set Life, to ożywiam, tu martwą odwrotnie. Martwą ożywiam, żywą uśmiercam. O. No i tu się cały ten step dokona. Zobaczcie, tu nic jeszcze, jakby tak naprawdę się. Tu, tu prawie nie ma SFML, o tak powiem. Tu jest moje opakowanie w pewnym sensie. Ja tylko mam tam po prostu kwadrat do wyświetlania. Więc zobaczcie, że wciąż robimy algorytm, który normalnie, jakby w trybie tekstowym, też można robić. Tu, tu prawie nic nie ma jeszcze z SFML-a. Tyle tylko, że gdzieś tam wiemy, że obiekt rectangle ma przypisane cechy prostokąta i da się to wyświetlać. Nie? No tak o. No to co? Tu już są funkcje, dalsze metody, które. A właśnie, tu mam taką metodę, która z pliku załaduje pewien układ, ale to najpierw pokażę w działaniu, a potem ewentualnie wrócimy do tej funkcji, a nawet może tylko powiem, że tutaj load jakiś tam. Loading szablonu sobie robię, gdzie podaję wersję tego szablonu, tam mam przyaliasowane do przycisków 1 2 3 4 do 0, czyli 10 mogę takich szablonów sobie załadować. Mam tam jakiś plik tekstowy save txt. O, zobaczcie on tak wygląda. Tak? To jest plik, gdzie mam współrzędne, jaki cell, jaką komórkę mam ożywić, gdzie pierwsze dwie liczby to jest x y punktu czy pozycji w zasadzie, położenia. Drugie no to jest x, y następnego. I on tak czyta te liczby do, do końca wiersza i wszystko, co tu jest, to są te ożywione. I jak on to sobie załaduje, to potem wie, które komórki ożywić. Także prosty sposób w pliku. Mam współrzędne ożywionych komórek według metody dwie liczby to współrzędna jednego, jednej komórki. I tyle. No i tu jak widzicie mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem takich... Jakby wierszy, tak? Bo tu jest jeden wiersz tylko złamany, czyli on tak jest jeden długi wiersz. W jednym wierszu mam takie ciągi. No i to był ten loading przygotowanych e, gier o życie, które tam generowały jakieś e, statki na przykład, czy inne rzeczy. To tu właśnie jest funkcja, która to ładuje. O zobaczcie, ona czytuje z pliku, już ma tutaj te cellsy i tutaj ożywia te, które mają odpowiednią współrzędną x, y. O tu przy okazji użyłem też string stream. Jak ktoś nie wie co, to odsyłam do mojego też kursu tam o string streamach troszkę było. A tutaj mamy pokaż w konsoli obecną konfigurację kwadratów na ekranie, czyli już sam moment wyświetlenia tego wszystkiego. No i o, tu sobie to wyświetlam. Przepraszam, to nie jest wyświetlanie wszystkiego na graficznym, tylko na konsoli. Czytam, a mówię co innego, już zmęczony jestem. To jest taka funkcja, która sprawdza, które komórki żyją, i pokazuje mi ich współrzędne. Mogę sobie obecną sytuację na planszy podejrzeć i w postaci współrzędnych wyświetlić w konsoli, a potem na przykład skopiować i sobie do save'a tutaj wstawić. I w ten sposób w prymitywny, ale bardzo prosty i łatwy zapamiętuję jakiś układ na planszy. Można sobie takie coś skopiować. Ja potem pokażę w praktyce jak to działa, zapisać i zaprezentować w szkole na przykład na następnej lekcji, nie? żeby pokazać jakiś fajny, zbudowany kształt początkowy, który fajnie mutuje. Zresztą, zobaczcie o co chodzi, pokażę to po prostu. Odpalamy. Tu jeszcze wrócimy do tego. Odpalimy to sobie. Tak jakoś mam troszeczkę, że tak z opóźnieniem się tu u Was to okno z grafiką pojawia. Nie wiem dlaczego, ale nie będziemy się jakoś kłócić. U mnie już jest, a u Was jeszcze nie ma. O, dopiero się pojawiło. Dobrze, zobaczcie. 3, załadowałem sobie jakiś kształt, tak? O, ale skąd on wie, że ten kształt? To teraz uwaga, mam podbindowane, że jak kontrol wcisnę, to w konsoli, o widzicie, co się pojawiło. Pojawiły się współrzędne. Taka jedna linia. I jakbyście sobie tak policzyli, to się okaże, że wszystkie te żywe kwadraciki tutaj, te komóreczki, to mają po prostu te współrzędne. 47, 34, współrzędna XY jednego z nich. Kolejny, kolejny, tak? A tu dowód. Wstawię sobie w komórce początkowej jedno i teraz wcisnę Ctrl. O, zobaczcie, wyświetliło się tylko 0.0. To znaczy, że on mi podał, która jest żywa. A jak wcisnę sobie jeszcze tu i powiedzmy tu, i teraz CTRL, to mam o coś takiego. Można to skopiować, wstawić do pliku, tego tekstowego, zapisać i potem wciskając odpowiedni numer wiersza adekwatny do przycisku, załadować sobie taką e, konfigurację. Pewnie, można to zrobić jeszcze fajniej. No to sobie rozwincie. Zróbcie sobie jakiś plik, gdzie nie, nie tam 10, co tam. Tysiąc może chcecie sobie zachować takich prekonfiguracji. Dla mnie obojętne. Bawcie się już sami. Dobra, no to co? Jedźmy dalej z tłumaczeniem, co ja tu narobiłem jeszcze. Aż sam patrzy i się dziwię. No i cóż. Tutaj mam ten obiekt goal, taki globalny, który będzie reprezentował tę klasę. Klasę, która zawiera te wszystkie komórki, tła, metody, ożywianie, umartwianie i tak A tu metoda taka trochę nieprzypisana do tamtej, taka, która w zasadzie, to w zasadzie nie metoda, zwykła funkcja poza klasą, która mm, zawiera takie moje definicje y, przypisania do klawisza jakiejś lambdy. Ok. To jest. Nie jest to wprost związane ani z Game of Life, ani z APP. Po prostu tutaj sobie wydzieliłem obsługę przycisków. Działa to w ten sposób, że moja aplikacja APP wiąże z przyciskami klawiatury. Ta metoda to nie jest. To tutaj jakby nie ma SFML-a. To jest taki mój sposób wykorzystania SFML-a, uporządkowania pewnej rzeczy. Wróćmy, może, zanim to pokażę, przejdźmy może tutaj do okna tego. Które się już renderuje, czyli do tej pętli głównej, tutaj ja Wam opisałem, o tu się zaczyna ta pętla główna, czyli dopóki okno jest otwarte, wykonuj to wszystko. A tu co mamy? No najpierw jest kontrola wydarzeń, i tu mam właśnie takie poukładane pewne metody, które zawsze chcę, żeby się działy, niezależnie którą tam wersję pliku i jaką tutaj będziemy przeżywać, wizualizację algorytmów czy innych rzeczy, to tu chcę, żeby to zawsze było. Tak? Zmień status wciśnięty, niewciśnięty przycisk na klawiaturze, w myszce, wykonaj wszystkie, no właśnie, i tu jest wykonaj wszystkie przypisane do akcji w funkcję Lambdy. A tu właśnie jest sobie tworzę. Po prostu nie lubię, kiedy w tym głównym oknie, czyli w tej głównej pętli, która okno wyświetla, kiedy tutaj wszystko jest upchane i tu kod jest. Nie lubię tego. Wolę, kiedy to jest jakoś na zewnątrz gdzieś poukładane, że ja mogę tam pójść i wiem tutaj za to odpowiada, a tu mam taki ogólny wgląd w taką logikę generowania kratki, gdzie ja widzę, tak? Tu są wydarzenia, tu są kolejne testy, tu jest test czy okno ktoś zamyka, tu mam jakieś upgradey związane z aplikacją, prawdopodobnie okno, kamera, jakieś ustawienia, zanim cokolwiek wygeneruje jakąś klatkę obrazu, to najpierw coś tam ustawiam. Na przykład tu będzie podążanie kamery za jakimś obiektem. Kiedyś zobaczycie. Yy, tutaj, o, a tu właśnie mam prosto tylko związane z moją Game of Life, ten wpis. Bo te dwa też są już związane z Game of Life i to jest wtedy jakby taki opakowane. To jest to, co tu będzie się wymieniało, ale to tutaj będzie na stałe, to tutaj będzie zawsze, a tutaj malutko. Tylko hasełka. Proste Narysuj tło, narysuj komórki. A tutaj, jeśli jest wciśnięty down, strzałka do dołu, nieustannie wykonuj krok. Nieustannie generuj kolejne kroki algorytmu. Okay? Tu w sumie mógłbym też już zamiast tego użyć tej metody is Still Pressed, czyli tam czy jest ciągle wciśnięty ten przycisk strzałka do dołu. Bo jeśli tak, to ty ciągle lub w każdym kroku pętli następny krok do rysowania żebym nie musiał ja wciskać każdego kroku enter, 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 enter czy tam strzałka, strzałka, tylko właśnie, żeby można było trzymając, patrzeć jak się dzieje, tak jak to dokładnie mniej więcej zrobiłem. I teraz ze względu na to, że tu nie lubię upychać jakichś rzeczy i też starać się tego nie robić, bo rzut okiem na taką pętlę pokazuje tę kolejność generowania wszystkiego. Jest tak łatwiej to jakoś wzrokiem dostrzec tę całą strukturę generowania klatki. Dlatego ja Staram się pewne rzeczy wyrzucić stąd, definiować gdzieś, opakowywać, definiować gdzieś poza. No i tu mam właśnie te definiowane do klawisza definiowane jakieś metody, jakieś działanie. Tutaj są lambdy, które są tutaj widzicie z znakiem referencji. To znaczy, że będę wciągał do swoich lambd to, co jest gdzieś w przestrzeni wyżej. No, na przykład sobie gola tam wciągnę, czy, czy jakieś inne wartości. I tutaj, w zasadzie, i tak chyba byłby widoczny. No ale z reguły używam lambdy takiej w tej sytuacji z tym znaczkiem. I teraz co to robi? No właśnie, Bind Keyboard. Przejdźmy sobie tam na chwilę. O, patrzcie, ona robi prostą rzecz. To jest takie wszystko opakowane, żeby gdzieś tam robiło coś dla mnie przez samą prostą nazwę. Tutaj do przycisku podajemy lambdę. I on zapamiętuje sobie. Pod tym przyciskiem, tę lambdę, tworzy sobie taką mapę działań, bo to była mapa działań tutaj. Tak? Zapamiętujemy. Zresztą tutaj mamy to. O, jest. Tutaj to jest ta mapa, czekajcie, wejdźmy sobie może na hpp. O, i tutaj była taka mapa, widzicie? Była to mapa, która zapamiętuje pary. Przycisk, jakieś działanie. Dokładnie tak. No ja tu właśnie sobie teraz. E, przypisuje. Jakie działanie? Jeden krok, czyli do up, do strzałki w górę, przypisz jeden krok gry o życie. Do klawisza delete przypisz metodę reset. To, co wcześniej w tym Game of Life, w tej klasie tam omawiałem te metody, no to tutaj tylko je binduję już teraz. Łat też mi to tak łatwiej na to spojrzeć, nie? że tutaj, aha, na up będzie step, na delete będzie reset, okej, okay, dobra, czajmy. Jakoś tak czytelniej. Co nie znaczy, że nie da się tego jeszcze lepiej jakoś zaprojektować. Pewnie, że się da. Zróbcie to. Co tu mamy dalej? A tu mam jakąś. A, dobra, tu są te moje klucze, pod którymi sobie ładowanie kolejnych przypadków pod, pod... przypisałem. Do, do jedynki tam to były te statki, do dwójki to tamto co zniknęło. Tu po prostu sobie listę takich przycisków zrobiłem. I teraz w pętli dla każdego z tych przycisków próbuję załadować. Z pliku szablon. Jak się uda, to będzie. Jak się nie uda, to na konsoli będzie napis Nie ma szablonu dla takiego wiersza, czy jak nie wykrył wiersza odpowiednim numerku, to, to nie załaduje. To jest właśnie ten moment, kiedy ładuje z pliku. Przeanalizujcie sobie już te funkcje samodzielnie. No czytania z pliku to nie jest treść ym, tych odcinków. Dobra. Tutaj mamy to samo bindowanko, takie tylko, że nie do klawiszy, tylko do myszki. I tu dla lewego przycisku myszy. Co ja robię? A, tu mam właśnie przypisaną taki ten toggle, czyli ta zmiana z martwej na żywą, ale no właśnie, jak to klikając mam wiedzieć, która jest martwa żywa. A no prosto i temu się chwilę przyjrzymy. Patrzcie, tu sobie spisuję pozycję myszki. Pozycję myszki spisujemy w ten sposób, że potrzebujemy podać, to jest, mouse to jest taki dostępny, taka, taki obiekt dostępny jeden, czyli mouse w SFML-u, to jest SFML-owe, reprezentuje myszkę. Dosłownie, no, taką sprzętową myszkę. No i teraz mouse, get position, i tu podaję argument względem, jakby okna. podaj okno, czyli to będzie pozycja w oknie, bo jakbym tego nie miał, to bym miał pozycję myszki na ekranie całego komputera. A tak to on będzie w oknie, lokalnie tylko sprawdzał. No i teraz jak mam już pozycję, to są piksele jakieś. To teraz przechodzę sobie przez te tła elementy, ten backgroundy, te komórki, ale które były tłem. I się tam stykały tak na styk, każda dotykała drugiej. I sprawdzam, który z tych komórek, tych rectangle shape, bo tak o tym trzeba myśleć, zawiera moją pozycję. I popatrzcie, tu są metody SFML-a. Otóż to, to jest mój cell, ale to dziedziczy wprost z rectangle shape. I teraz ten rectangle shape ma taką metodę get global bounds. to jest weź ten prostokąt, który otacza, zamyka moją figurę. No akurat prostokąt. I otaczający go prostokąt w tym wypadku to jedno i to samo. Bo moja figura to prostokąt. No ale generalnie to jest weź prostokąt, który otacza figurę. I sprawdź, czy on zawiera mouse, pose, mouse position. A ten mouse pos to sobie stworzyłem odczytując pozycję, kliknię, pozycję obecnie mojego kursora myszki. I to się sprawdzi, gdy wcisnę lewy przycisk. Czyli co się tu dzieje? Klikam lewym przyciskiem myszy i odpalana jest lambda. Funkcjonalność, pewna, która co robi, szczytuje sobie, gdzie teraz przy tym kliknięciu lewym przyciskiem, gdzie to to coś było teraz, ten kursor na ekranie, wylicza tutaj, że taki pozycja takiego kursora to powinien być, znajdować się on tu i tu, i wtedy pozycja tego i tego to ma tutaj taką, jeśli rzeczywiście ten, kolejna komórka tej liście, tła, zawiera na tej pozycji. Tę pozycję klikniętego, tak? Przez myszkę. Współrzędne są po prostu wewnątrz tego prostokąta. Ojejku. Patrzcie na to. Bo będzie chyba szybciej. Mam wszystko tu. Gdzieś klikam. Nie wiem, gdzie kliknąłem, ale wiem, że tu jest na przykład współrzędna jakaś tam y. To z prostego wzoru jestem w stanie to jakby sprawdzić, czy to zawiera moje x, y. Przynajmniej ja tak to rozwiązałem, że patrzyłem po kolei na te komórki i patrzyłem, czy ta pozycja x, y jest wewnątrz tego obszaru. Get global bounce. Czyli każdy mój ten kwadrat ma metodę get global bounce, która zwraca ten prostokąt, w którym, który otacza moją figurę. A ponieważ i tu, i tu mamy do czynienia z taką samą figurą, no bo ja mam prostokąty, więc otaczający je prostokąt to ta sama figura de facto. Więc sprawdzam, czy ten punkt XY jest gdzieś tu? Nie ma. Czy jest gdzieś tutaj? Nie ma. Tu jest, może tu, nie, no może tu, nie, 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 dobra. O, tu był, dobra, tu jest w środku. A skąd wiem, że jest w środku? No bo jest taka metoda, właśnie contains, czyli należeć do. O, wróćmy tam. O, tutaj jest ta metoda. I ona sprawdza, czy ten kliknięty mój myszką punkcik jest w tym konkretnym kwadracie tła. A jak jest, to równocześnie jego pozycja XY jest pozycją komórki XY, żywą lub martwą. No więc już mając ten XY, biorę komórkę, nie, nie tło, tylko biorę już tę komórkę konkretną z gry o życie i takie same ma współrzędne. I ją albo ożywiam, albo uśmiecam. No stąd ten toggle. Bo nie wiem, co tam trzeba z nią zrobić. Nie wiem, jaka była, nieważne. No i sobie już wychodzę, bo jak już znalazłem, nie, no nie da się kliknąć w cztery komórki naraz, więc jak sobie znajdę tą jedną, to sobie wychodzę. Od i cała filozofia. A tutaj pod lewym kontrolem wyświetlam sobie właśnie na konsoli ten ciąg. Taki ciąg obecnie żywych komórek. To, co mogę sobie zapisać później w pliku, żeby to komuś pokazać. No i w zasadzie to wszystko. I te wszystkie podbindowane przyciski, tutaj tych kilka metod, one będą się wykonywały tutaj. Ta metoda app do after, tak? Ona sobie te wszystkie bindy tam podejrzy, sprawdzi, jeśli przycisk któryś był właśnie w tym wydarzeniu wciśnięty, który był zabindowany, to odpowiednia funkcja się tam zadzieje. I tyle. W zasadzie nic tu więcej nie ma. Da się to na pewno poprawić, ale teraz jeszcze raz się temu przyjrzyjmy. Tak podsumowując. Czyli jeżeli to już uruchomimy, no to co? Klikanie. O, właśnie. A, jeszcze nie widzimy. Poczekajcie chwilkę. Bo zawsze troszkę to trwa. O, już się pojawiło. Klikanie lewym przyciskiem. On szuka pozycji i tak dalej. I teraz uwaga, to się da zoptymalizować w bardzo prosty sposób, ale chciałem Wam tu celowo tak pokazać, że mam niewidoczne, no to akurat narysowane, ale mogę mieć niewidoczne takie siatki, obszary, jakieś prostokątów. I mogę łatwo sprawdzać, czy w taki obszar kliknąłem, czy nie. Ale tak naprawdę, ponieważ tu mamy stałą planszę, sztywną, matematycznie tu się nic nie rusza, te obiekty się nie przesuwają, bo normalnie mogłyby się przesuwać, i właśnie po to wtedy taka siatka by się przydała. Ale ponieważ one są sztywne, równie dobrze mógłbym to wykonywać tylko test pozycji na ekranie. I na podstawie pozycji na ekranie sam sobie wyliczyć x, y, w ogóle nie angażując tego testu, czy tutaj kolejny kwadrat zawiera ten punkt. Więc to się by dało zrobić szybciej i zoptymalizować w bardzo prosty sposób, skoro ta plansza i tak jest sztywna. Nie? To no, jakiś prosty wzór, tak? Że jak tu kliknąłem w jakiś piksel, to na zasadzie dzielenia z resztą się, jaka jest jego pozycja na ekranie, taka naprawdę. Ale moim celem było też pokazanie tu pewnego triku że mam siatkę prostokątów, która dzieli ekran na jakieś obszary i klikając mogę zweryfikować, który prostokąt był kliknięty. To kiedyś może być twój przycisk, który sprawdzasz, który przycisk kliknięty został, zwłaszcza kiedy przycisk zmienia swoje położenie, albo to nie musi być przycisk, to może być jakiś obiekt. Nie wiem, grasz, tworzysz grę, której coś spada i musisz myszką łapać te tam, klikać w to, co spada, na przykład. No i trzeba jakoś wykryć, w które zostało kliknięte, które nie. Dlatego użyłem takiej metody. Ale tu wszystko da się poprawić, zoptymalizować, jakoś ulepszyć. Myślę, że dobrą zabawą będzie wziąć sobie to źródło ode mnie i poprawić, ile tylko wlezie, zrobić taką perełkę. I już jedna lekcja, albo dwie nawet. Przygotowane, gotowe, można wskoczyć z algorytmem gra w życie i zaprezentować. No to co? Zróbmy coś, czego nie mam preładowanego. Poklikajmy sobie tutaj. Dobra, nie wiem, co z tego wyjdzie. Poklikałem. Dobra, jest coś takiego. Jeszcze tu se kliknę i tu se kliknę. Niesymetryczne. Teraz kontrolem sobie to jakby zapamiętam, wyświetlę. Mogę to zapamiętać, ale nie wiem, czy warto, więc na razie sprawdzę, do czego to dojdzie. Uwaga. Strzałka w dół, trzymam. Aha, zrobiłem coś, co samo znikło. No to się nie nabawiliśmy. No taki pesio. Trudno, ale wy se możecie teraz poklikać. Może wy coś traficie ciekawego. Coś, co nie zniknie. Coś, co będzie. Nie wiem, jakieś cudawianki tu generowało. O. O, patrzcie, teraz coś wyklikam, ale zapomniałem Ctrl wcisnąć i mi się nie wyświetliło, jak zacząłem, więc już teraz nie dojdę, jak klikałem. Aha, chyba oscylator się tylko zrobił i koniec. Nie, zginął, coś go zaatakowało. Dobra, wojna, mamy dwa pufy. O, statek powstał, patrzcie, leci statek. Rozbije się, o, stały element, tak jest. O, i znów się zamienił. Tu następny leci statek, patrzcie, tu leci, tu, tam wygasło, tu się rozwija. Co za symulacja, proszę państwa. Ciekawe, ile kroków już ten projekt zajął tu. Tu się obijają o sufit, normalnie powinno tam iść jeszcze wyżej, ale miałem już tu sufit, niestety. Ale tu, patrzcie, pędzi gdzieś cały tutaj. Jakaś normalnie i trwa, i trwa. Chyba nie będziemy tego oglądać do końca, nie? To do rana tak może być. Macie pytania? Pytajcie. Coś niejasne? Pytajcie. Chcecie się pochwalić, coście zrobili? Wysyłajcie. Pod tym odcinkiem umieszczę jak zawsze zaproszenie na kanał Discordowy. Zapraszam już teraz. No i cóż, miłej zabawy w gry w życie.